Dzień dobry, proszę Państwa. Jesteśmy teraz tutaj, proszę, co się dzieje. Jestem Sofia Konecka-Meneskal, a to jest Mrys Polski. Cześć, hello, miło hello. Mi się poznać. Jak było? Opowiadaj. Po pierwsze, bardzo się cieszyłam, że mogę wykonać tak zwany występ składający się z dwóch emocji. Najpierw wychodzę, stoję i śpiewam korę, a potem zrywam z siebie lateksową sukienkę i otwieram lato. Więc było, dla mnie było wspaniale, ale sobie zaraz obejrzę to na Instagramie i zobaczymy. Ja oglądałam wszystko. Okej, jak było? Super. Nie, naprawdę. Dobrze, wierzę ci na słowo. Naprawdę. No. A nie było ognia. Nie, był ogień w naszych oczach. Ale było, szczerze mówiąc, fajnie też dostać takie wsparcie od publiki w Sopocie, którzy wiem, że mogą nie kojarzyć naszej piosenki Santorini, bo ona jest dosyć nowa i w ogóle mogą nie kojarzyć. A widziałam, że poderwali się. To było super. Było. Dziękuję. Było super. Było cudownie. A co dla... Bo ja się nie mogę doczekać, co szykujesz. A zobacz sobie, co ja tu szykuję, proszę Państwa. Lecimy. Już? Dobra. Słuchajcie, muzyka łączy ludzi. Czy mogłybyśmy wykonać krótki wspólny taniec z tej okazji? Ja wam pokażę, jakie kroki. To jest dosłownie momencik. Spróbujmy, nie. Co? Nie. Super. Kochana, damy radę to powtórzyć? No myślę, że damy radę to powtórzyć. W końcu wiem, co to TikTok. No to pokaż mi to. Ale to razem czy same? Dobra. One, two, three, four. Nikt mnie kochał, nigdy mnie. Kurde. Łomatko, proszę Państwa. Chyba się nadaje do tańca Latino. Z rozwiązami. Dawaj, lecisz. No pięknie. No nie, no cudownie. Kurde, powiem ci, że masz ruchy. Mam? Masz. Masz zdecydowanie. Dobrze, że miałam dzisiaj tancerki i tancerzy na występie. No właśnie, bo miałaś... Mogę mi przyćmić. Anna, ty... Ale podoba mi się ten challenge. Te panie dają radę na pewno. Nie, ja nie pokażę swoich ruchów. No dawaj. No nie, no coś. Bim, bim, bim. Dobra, ja mam do ciebie parę pytań. No. Powiedz mi... Ile zajmuje Zadaje ci? Nam pytanie Piotrek, co prowadzimy fajnego? Prowadzimy wywiad z Mrys Polski, Lajwa, a nie z Piotrem Kupichą. Cześć Piotrek, my zaraz sobie pogadamy jeszcze. Ale on bardzo chciał już, proszę Państwa. Fajnie to zrobiłaś, bo zrobiłaś tak mając naturalnie. Chodź! Chodź! Zapraszamy. Dobra, mam taki fragment w piosence trapowe opowiadanie właśnie o zespole Phil. Ale zaraz sobie z Piotrkiem pogadamy. A ja mam do ciebie pytanie. Opowiedz mi, jak wyglądają przygotowania. Właśnie gadamy o przygotowaniach do występu Mery. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Bardzo to proszę. Było wspaniałe. Gratuluję. Dziękuję. Przygotowania wyglądają tak, że teraz ja jestem jedyną osobą, która nie ma Ramoneski w naszym trio. I wydaje mi się, że to jest duże foyer. Wow. No, okej. Okay. Ale jeżeli chodzi o moje przygotowania, a zaraz się pewnie Piotrze, ty podzielisz swoimi. A to się to, jesteśmy tak, na żywo. Jesteśmy na żywo. Nie. Jesteśmy tak. Live, możesz pozdrowić mamę, możesz pozdrowić tatę. Mamę, tatę, ja pozdrawiam, wujka. Dobrze, ja pozdrawiam mamusię najserdeczniej jak się da i pozdrawiam tatusia, też cię pozdrawiam bardzo serdecznie. Ale w takim razie, skoro już tutaj przyszedłeś, to ja was zostawię we dwójkę i idę się ubrać, bo ten strój miał być tylko na Santorini. A występujesz jeszcze? Jutro będę występować, jutro będę prowadzić hip-hopowy koncert. Czyli tą drugą część tutaj i będę śpiewać z Biszem duet, więc... Powodzenia. Miło było. Wszystkiego dobrego. I wszystkiego najlepszego.